Dawaj na drink, dawaj na drink. Zaraz się zniszczę, zaraz się zniszczę. Cześć wszystkim, z tej strony Daniel Marczak i Adrian Mikołajczyk. Fight O'Clock, czyli godzina prawdy o sportach walki. Drodzy Państwo, no jako że nadajemy z miasta Meneli, to czy byśmy chcieli, czy nie chcieli, to jesteśmy biedni, no. No tak wyszło, no niestety, no. Kompletnie nie poszło po naszej myśli. Cały hajs umoczony. No i aktualnie znajdujemy się na ulicy, no i próbujemy się odbić od dna. Znowu szary, pusty dom, gdzie schroniłem się. I najmilsza z wszystkich mi na witraża szkle. Znowu w drogę trzeba iść, życie się zanurzyć. Morał z zeszłych typów jest taki, że a. Nie grać na podstarzałych strongmenów. B. Nie grać na podstarzałych fake wrestlerów. C. Nie grać na Mariana Ziółkowskiego, a raczej nigdy nie graj przeciwko Koike Herbstowi. Benavidez jest mały i stary. No dobra, Benavidez trochę przesadza, no ale... Whittaker, kurwa, Romero, 5 rund. Decyzja? Jak dzień wcześniej Romero był jak zdjęty z krzyża, tam przez dwóch Staszków prowadzony. Whittaker ze zdrową nogą, to sobie rękę złamał chyba, nie? Tak. Weź, w ogóle... Weź się, tato. No daj spokój, weź się, tato. Ja to mam takie ogólnie podejście, że no KSW, no to był Marian Ziółkowski, nasz typ. Że wygra albo wygra przez decyzję, no i Mariusz Pudzianowski, że wygra. No i teraz te dwa typy analizuję w następujący sposób. No ja liczyłem na game plan i wydaje mi się, że te game plany tutaj zawiodły po prostu. Dana cały czas bić! Lewy łokieć! Kolana! 20 sekund! No i w jednej, i w drugiej sytuacji. Tak jest. No tutaj nawet Damian Jankowski mówił, że Marian Ziółkowski no nie był sobą do końca, no bo jak go tam Koikę próbował sprowadzać, to oni podobno ćwiczyli to, żeby go tam łokciami łupał, popularnymi trawiskami od Travisa Browna, który nokautował swego czasu w wadze ciężkiej w UFC często w ten sposób, no ale nie robił tego Marian, no nie robił, no i faktycznie on dwa razy się obronił przed prowadzeniami elegancko, właśnie siłowo, to o czym mówiliśmy, że jest większy, tak. I gdzieś tam w tym jego jiu-jitsu upatrywaliśmy, nie dam, że podda Koikę, no. Bo to byłoby bardzo trudne, za to, że jego jiu-jitsu będzie na tyle dobre, żeby się bronił i żeby był w stanie wstawać i unikać tego jiu-jitsu, żeby, no, jak to u mnie zwykle bywa, no ja staram się przewidzieć to, co może się stać, czyli co ten gość powinien zrobić, żeby wygrać. No i moim zdaniem powinien właśnie walczyć w dystansie, używać do obrony tej siły i swojego defensywnego jiu-jitsu, żeby wstawać i próbować go w stójce łupać, no. Na pewno powinienem robić to, w czym jestem dobry, czy po prostu bić, a nie biłem go, trochę tak czekałem na to, co on zrobi, chciałem go wyczuć i przez to trochę przespałem ten początek. A płynnie przechodząc do tematu, po temacie parterowym, no to dlaczego Pudzian poszedł po nogi Bedorfa jeszcze tak nieudolnie i w ogóle czemu chciał walczyć z nim w parterze, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Liczyłem nie, no tango bidonga niestety. Na więcej ze strony Pudzianowskiego, przede wszystkim w stójce, tak? No. Tu liczyłem, że będzie bardziej aktywny, będzie unikał fajnie jakoś tych low kicków. No nawet... Jeśli ktoś by szedł w nogi, to zdecydowanie bym stawił na Bedorfa, a nie na Pudziana. No. Nie, no ja się spodziewałem, że Pudzian będzie szedł w nogi i że będzie chciał go wyjebać na pancerz, tylko nie w takim stylu. No to jest typowa akcja, no jak dostajesz w turban w stójce i przegrywasz tą stójkę, no to czego się spodziewa twój przeciwnik? No tak, że będziesz dalej. W nogi. No dokładnie, więc spodziewa się, że pójdziesz w nogi, a nawet to, że on poszedł w te nogi i od razu się odwrócił do półgardy i zostawił tą rękę jeszcze tak. No, drugi raz ta sama historia, no kurczę, no strasznie słabo to drugi wyszło. Drugi raz do tej samej rzeki się wchodzi, no wykąpać się niby może, no ale umoczyć też można, kurwa. Woju i woju, chłopaku, należy ci. Dziękuję, Mariusz. Ale za tą rękę to ci trochę nie daruję. Ale Erko Jun wygrał knockout. No Erko jak stracha zjął, Rachu.
kuciaku i po strachu. No spoko, no fajnie, ale no, nie do takich wyników przyzwyczajaliśmy. No UFC, no Benavidez, no kurde, split decision przegrał w pierwszej rundzie, no moim zdaniem wygrywał, ale dostał knockdown. Tak, chyba tutaj zadecydował. Tak, no i generalnie nam z 15 minut całej walki 5 minut Benavidez przeleżał na Pettisie i go próbował walać, no ale młody faktycznie już trochę okrzep widać, fajnie kontruje, uderza, nie tylko kopie, ale też tam te taki uderzenia. Młody, tylko taki to młody, średnio młody. Średnio młody. No, dobrze młody jest, a nie chujowo młody. I w ogóle, no i kuta z kozła sezonu, CM Punk. Ten, co zanędzasz, kurwa, no to co prawda... W ogóle, co Dana White powiedział, że potem, że po tej walce chyba tego Jacksona wypierdoli z federacji, bo po prostostu to, co że pokazał, dla niego to on ma rekord 0-2. No dokładnie, szef UFC to mówi, więc coś jest tutaj no Jackson tak. Też tango bidonga, w sensie, że no nie chciał go uwalić, no gdzieś go tam trafiał, popisywał się i tak dalej, no ale to trzeba było go ujebać i skończyć tą żenadę, a nie decyzja, no kurwa. A CM Punk, no ja nie wiem, no moim zdaniem, no, tam w ogóle też, no dlaczego my na niego graliśmy? Nie dlatego, że jest fake wrestlerem i w ogóle, tylko na przykład Mikey Goll, o którym mówiliśmy, który poddał jednego i drugiego, mówił, że w tej walce stawia na CM Punka. No, bo... Jakieś tam migawki z treningów, no to też bardziej wskazano CM Punk, jakieś tam same zadawanie ciosów, ruch, tak dalej, no to wyglądał, CM Punk wyglądał po prostu lepiej. No, wyglądał lepiej, no potencjalnie miał pęgę i możliwości do tego, żeby przez dwa lata się przygotowywać. Możliwości rozwoju i tak dalej, zainwestowania w siebie, no ale wyszło jak wyszło, no migawki z treningu, migawkami z treningu, a zachowanie w walce to druga rzecz. No nie, no tango, bidonga niestety, no i decyzja znowu decyzja, no i w plecy. Więc drodzy Państwo, serdecznie przepraszamy wszystkich, którzy umoczyli razem z nami. Mamy nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Wrócimy jeszcze silniejsi, celniejsi i skuteczniejsi. Power. Siła! Ale dużo nie brakowało. Nie. Co? Ty byś wygrał. Nie dałoby nic. Ile sekund było? Nie, to jest mała różnica, to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Bo ja bym musiał być pierwszy, on musiał być czwarty.